Tutaj was mam. Co, byliście pewni, że się przywitam, co? A, głupi, głupi! Lapsa! Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakar, gdzie wspólnie sobie oglądamy legendarny paradokument pod nazwą Trudne Sprawy. I tym razem odcinek, który obiecaliśmy już wcześniej, czyli odcinek o podrywaniu nauczyciela. Przysięgam, najbardziej kocham te odcinki paradokumentów, gdzie jedna z głównych postaci może trafić do więzienia. W tym przypadku oczywiście nauczyciel. Więc wiecie, jak zawsze na początek proszę was o łapkę w górę i subskrypcję. Wejdź na mojego Instagrama, tutaj jest mój Instagram, widzicie? Mam 58 789 followersów. To jest za mało! Those are some rookie numbers! I'm gonna pump those numbers up, those are rookie numbers in this racket. I jerk off at least twice a day. No i bez zbędnego przedłużania, bo ten odcinek i tak pewnie będzie strasznie długi. Trudne sprawy mają 44 minuty. Jeszcze jak się doda do tego mój komentarz, to wychodzi z godzina. Psych! That's the wrong number! Kto ma czas na takie rzeczy? No kto? Najwyraźniej moi widzowie, wy jesteście dziwni, jesteście. Jak wy to możecie oglądać w ogóle? Bla! Paweł właśnie ugryzł rękę, która go karmi. Trudne sprawy. 18-letnia Klaudia Nowacka pochodzi z zamożnej, ale konserwatywnej rodziny. Dobra. Pierwsze zdanie. 18-letnia Klaudia. Uniknęliśmy kuli. Jest pełnoletnia. Dziewczyna jest uczennicą liceum, które wspomagają finansowo jej rodzice. Jednak w pozornie idealnym domu ciągle wybuchają awantury. Marlena i Marek nie są zgodnym małżeństwem, ale rozwód nie wchodzi w grę z przyczyn światopoglądowych. Generalnie, może jestem 30 lat w małżeństwie z mężczyzną, z którym się cały czas kłócę, który czasami jak popije, to mnie nawet uderzy, ale nie mogę od niego odejść i wziąć rozwodu, bo pan ksiądz powiedział, że to jest złe. Jeśli u twojego syna na głowie jawi się żel, później irokezy, to już wiedz, że tam się coś bardzo mocno burzy. A jak wiemy, wszyscy księża, ludzie, którzy nie mieli nigdy żony, znają się najlepiej na związkach. Duh! Klaudia ma dość wiecznych kłótni swoich rodziców, przez które atmosfera w domu jest nie do wytrzymania. Wszyscy myśleli, że jesteśmy taką szczęśliwą rodziną. A tak naprawdę mama z tatą cały czas się kłócili i wrzeszczeli na siebie. Myślałam, że lepiej byłoby, gdyby się rozwiedli. Serio, ale to nie wchodziło w grę, bo przecież bali się, co powiedzą ludzie. Miałam tego serdecznie dość. Nie rozumieli mnie i nie interesowali się mną. Miałam wrażenie, że jak nie zrobię czegoś złego, to w ogóle mnie nie zauważą. I w ten właśnie sposób powstał polski Joker. It's me, Mexican Joker! Klaudia na szkolnym korytarzu wpadła na Michała Jasińskiego. Mężczyzna szarmancko pomógł pozbierać rzeczy, które jej wypadły. Co było w tym szarmanckiego? Koleś się schylił, podniósł rzeczy, oddał jej i sobie poszedł. Co tej szarmanckiego było? Szarmancko by było, jakby te rzeczy upadły i on je podniósł w ten sposób. Oj, 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 czekaj, podniosę, pomogę ci! Dwa tygodnie później, po lekcjach, Klaudia rozmawiała przed szkołą ze swoją najlepszą przyjaciółką Anią. Ich uwagę przykuwają przechodzący obok nauczyciele, Michał i Ula, anglistka. Para wyraźnie dobrze się czuje w swoim towarzystwie. Klaudia z zazdrością patrzy, jak Michał traktuje Ulę, jak otwiera jej drzwi do samochodu, jak ją adoruje. Pomyślałam, że fajnie byłoby mieć takiego mężczyznę jak pan od fizyki. Nie dość, że przystojny, to jeszcze szarmancki. Nie dość, że przystojny, to jeszcze szarmancki. I na dodatek zarabia tyle, ile nauczyciele w Polsce, czyli najniższą krajową. Od razu zauważyłam, że pani od Anglika na niego leci. Ale uznałam, że przecież nie jestem od niej gorsza. Jestem już dorosła, więc to nie podlega pod żaden paragraf. Naprawdę dziękuję Bogu, że ta dziewczyna w tym serialu ma 18 lat. Bo naprawdę byśmy mieli problem. Klaudia zaprosiła swoją przyjaciółkę Anię do domu, by wspólnie powtórzyć materiał do czekającej je w tym roku szkolnym matury. Jednak dziewczyna wyraźnie nie może się skupić na nauce. No Klaudia, co ty robisz? Wiesz, jak będziesz rysowała serduszka, to my tego nigdy nie skończymy. No Klaudia, no co ty robisz? Mieliśmy się uczyć, możesz przestać rysować cały czas swastyki? No przestań! Stop it. Wyluzuj, nie wiem, totalnie nie mam na to siły, mój mózg mi paruje. Ciekawe, czy będziesz taka wyluzowana, jak zobaczysz zadania na maturze. Oj, tam ale jest tyle fajniejszych rzeczy od nauki. Ciekawe co? No słuchaj, ostatnio dowiedziałem się o takiej rzeczy, nazywa się kokaina. Wyobraź sobie, że wychodzę za wspaniałego mężczyznę, który jeszcze mnie otrzymuje. Wtedy niepotrzebna mi jest matura. A... żelazna logika. Ja też bym chciał znaleźć taką cukrową mamuśkę, która by mnie utrzymywała. Ale ciężko jest, naprawdę jest ciężko. Spójrz na moją matkę. No co ty gadasz, Daniel cię kocha za to, że jesteś samodzielna i mądra. No, żartuję, ale... nie wiem, ostatnio mnie wkurza. Za to pan fizyk
jest boski. Profesor Jasiński? Profesor Jasiński. Profesorem to on jest w szkole. A poza? Michał, super facet. Czy ty się zabujałaś? Oj, tam zaraz zabujałam. Po prostu mi się podoba. Oj, tam od razu zabujałam. Całymi dniami sobie wyobrażam, jak on musi pachnieć. Jest taki mądry. Myślałam, że kochasz Daniela. Jezus, to nie myśl tyle. Nie wiem, będę musiała z nim zerwać. Totalnie, nie wiem, nie czuję tego. Matka go nie akceptuje, jeszcze jest jak takie ciele. Totalnie, no nie wiem, no. Koleś ma 18 lat, jeszcze jest w szkole i co, nie ma pieniędzy, żeby mnie utrzymywać? No nie, to żałosne, jest, ja jednak wolę pana nauczyciela. Nie bądź taka niesprawiedliwa. Nie ma drugiego takiego oddanego i tak zakochanego faceta jak on. Wiem, ma serce nie sługa. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy ty chcesz poderwać profesora Jasińskiego? A wiesz, że to dobry pomysł? Ja wiem, że właśnie oglądamy scenę o tym, jak dziewczyna mówi, że zakochała się w facecie, w nauczycielu. Ale jednocześnie mam takie cały czas wrażenie, że ta scena jest strasznie gejowa. Co wcale nie oznacza, że to źle! Po zakończonej lekcji fizyki, Klaudia ociąga się z opuszczeniem klasy. Dziewczyna postanowiła rozpocząć swój plan zdobycia serca nauczyciela. Jej przyjaciółka Ania domyśla się, że Klaudia nie żartowała, zakładając się z nią, że uda jej się uwieść przystojnego fizyka do końca semestru. Panie profesorze, mam pytanie. Klaudia, w czym ci mogę pomóc? Widzi pan, bardzo chciałabym się dostać na medycynę, ale fizyka coś mi nie wchodzi. Na medycynę jest potrzebna fizyka? Znaczy w sumie ja jestem pochubania, ja jestem debil, więc w sumie nawet nie wiem. Jesteś zdolną dziewczyną. Moim zdaniem, jak przysiądziesz, na pewno ci się uda. Moim zdaniem, jak przysiądziesz na mojej mordzie! Nie, może jednak Maciek to wytnij. Wytnij to! No. Czyli pan zawsze był taki mądry? No, z tą mądrością to nie przesadzajmy. Wiem, co mówię. Pewnie ma pan duże powodzenie u kobiet. W końcu mózg mężczyzny jest najbardziej pociągającym organem. Duże powodzenie. Przeceniasz mnie. Duże powodzenie, duży mózg, duży... Klaudia? Klaudia, to jest family friendly kanał La Carnum. Nie mów tego! Cześć Michał, masz chwilę? O, przepraszam, nie wiedziałam, że z kimś rozmawiasz. A to też pójdę. Do widzenia. Dobrze. Jakiś problem z Klaudią? Nie, wydaje mi się, że nie. Tak mi dobrze szło. Na początku chciałam wybadać teren, ale okazało się, że Michał nie stawiał oporu. Nie stawiał oporu? Koleś zachował absolutny chłód i nie odpowiadał na jej zaloty wcale. W jej wyobrażeniu to co, on miałby ją uderzyć, żeby stawiać opór, czy coś w ten deseń? Chwilę później Klaudia, wciąż zła na Urszulę kot, że przeszkodziła jej w próbie poderwania nauczyciela fizyki, spotyka przed szkołą czekającego na nią Daniela. Jednak 18-latka nie ma ochoty na rozmowę ze swoim chłopakiem. Klaudia, cześć Klaudia, zaczekaj Klaudia. Co tam? Spotkałam się dzisiaj po lekcjach. No mam wrażenie, jakbyś cały czas mnie ignorowała. Nie wiem, ja nie mam wpływu na swoje wrażenia. No przestań, przecież widzę, że coś jest nie tak. No powiesz mi, o co chodzi. Jezus, przestań drążyć. Matura tuż, a to byś jakiś miłostek zachciała? No jakich miłostek? A wakacje, wszystko, co przeżyliśmy, no. Nie powiesz Jezus mi, że to jest nieistotne. Boże, jaki ty jesteś wrażliwy. Wakacje rządzą się swoimi prawami. Co się wydarzy na wakacjach, zostaje na wakacjach, okej? Okay? Jedynym wyjątkiem są choroby weneryczne. One zostają na zawsze już. Hej, gołąbeczki. Czy ja wam z czymś nie przeszkodziłam czasem? Nie, właśnie skończyliśmy rozmawiać. Cześć, Daniel. Hejo. Nie wiedziałam, czego Daniel nie rozumiał. Wakacje to były wakacje. Teraz zaczęło się normalne życie, z którym sama musiałam sobie jakoś poradzić. Nie rozumiem, czego Daniel nie rozumiał. I'm extremely confused. You're confused, I'm fucking confused, bro. Przecież wy jesteście w związku, wy parą jesteście. To ty jesteś jakaś dziwna. Po lekcjach Klaudia wychodzi z Anią ze szkoły. Dziewczęta dostrzegają rozmawiających ze sobą Michała i Ulę. Zupełnie niespodziewanie Klaudia upada na ziemię. Pomocy! Pomocy! Co się stało? Klaudia! Halo, Klaudia, jesteś z nami? Halo, Klaudia, halo! A kto przy telefonie? Jesteś z nami? Teraz, panie profesorze, to ja w niebie jestem. Halo. Klaudia. Co się stało? Zemdlałaś, ale już chyba wszystko okej, co? Dziękuję. Trochę mi się kręci w głowie. Ale mnie wystraszyłaś. Sorki, nie chciałam. Chodź, zaprowadzę cię do pielęgniarki i zadzwonię do swoich rodziców. Nie, to znaczy mi jest już trochę lepiej. Nie mógłby mnie pan zawieźć do domu? Chyba nie powinna wracać komunikacją miejską w takim stanie. Chodź,
Dziękuję. Owszem, mogę zawieźć, ale potrzebuję pieniędzy za benzynę. Widziałaś, teraz prawie 7 zł kosztuje. Torbę. Wiedziałam, że muszę wykorzystać nadarzającą się okazję. Chciałam sprawdzić, czy Michał jest troskliwy, dlatego zasymulowałam to omdlenie. A Anki, szkoda mi było, bo naprawdę się przejęła. No ale dla dobra sprawy musiałam ją poświęcić. Chciałam zobaczyć, czy facet jest troskliwy, dlatego udawałam, że upadłam i zemdlałam. Ale nie pomyślałam o tym, że ten koleś jest nauczycielem i on tak czy siak by mi pomógł, niezależnie od tego, czy mnie lubi, czy nie. Przysięgam, Klaudia, ty chyba zbyt mądra nie jesteś. Tą medycynę to bym sobie raczej już odpuścił. Pół godziny później Michał przywozi Klaudię do domu. Nauczyciel doszedł do wniosku, że dziewczyna czuje się już naprawdę lepiej, bo po drodze wyraźnie się ożywiła. Nauczyciel doszedł do wniosku, że Klaudia czuje się zdecydowanie lepiej. Stwierdził to po tym, jak 3 razy złapała go za kolano. Kokieterka! Nie wiem, jak panu podziękować. Daj spokój, przecież nie mogłem cię zostawić w takim stanie pod szkołą. No nie każdy jest tak troskliwy jak pan. Chodź, poproszę twoją mamę, żeby zleciła ci jakieś badania kontrolne. Nie trzeba. Nie można bagatelizować takich omdleń. Już wszystko dobrze, dziękuję. Nie chcę pana wykorzystywać, już profesor dla mnie dużo zrobił. Chodź, chodź, nalegam. Nie trzeba, poradzę sobie. Jestem przecież dużą dziewczynką. No żygnę zaraz. Disgusting! No skoro tak twierdzisz. Do jutra, profesorze. Mam szczerą nadzieję, że w psychice tego nauczyciela nic się nie przebudziło po tym pocałunku. Przypominam, ona ma 18 lat, jak coś, dobra? Proszę nie panikować w komentarzach, moje dzieciaczki kochane. Jak wy będziecie mieli 18 lat, też możecie podrywać nauczyciela. Chwilę później, gdy Klaudia wchodzi do domu, od razu zaczepia ją matka. Klaudia, cześć. Cześć. Kto cię podwiózł? Reakcja mamy, gdy widzi Klaudię o godzinie 9 rano. Cześć, Klaudia, cześć. Chwila. 9 jest. Ona powinna być w szkole. W sumie, czy mnie to w ogóle obchodzi? Nie. A, samochód pana od fizyki. A dlaczego wysiadałaś z samochodu pana od fizyki? Nie rozumiem zagadnienia, które właśnie obgadujemy i chciałam, żeby pan profesor mi je wytłumaczył, bo mamy sprawdzian. A on i tak nie miał czasu. Nie miał czasu i odwiózł uczennicę do domu? No, ciekawa. Jezus, jesteś taka okropna. Tak, nie miał czasu, bo nie wiem, miał coś do załatwienia. I pytał, gdzie jadę, no i akurat... Nasz dom jest po drodze, więc nie wiem, wielkie mi halo. Rzeczywiście bardzo indywidualne podejście do ucznia ma ten pan od fizyki. Czy ty go czasem nie pocałowałaś? Co? Ej, teraz to już przeginasz. Co? No chyba przeginę! To znaczy tak. Zamiast cieszyć się, że nauczyciel się angażuje, to ty jakieś akcje odwalasz. Shit, ja widzę tego Thermomixa na szafce. Dyn, bogata rodzinka. Zaskoczona gwałtownym zachowaniem córki, Marlena słyszy dzwonek do drzwi. Kobieta nie jest zadowolona, widząc, że gościem jest chłopak Klaudii. Dzień dobry. Dzień dobry. Wpadłem się zapytać, jak się Klaudia czuje. O, jak się ma czuć? No w sensie, czy to omdlenie to coś poważnego, czy wszystko okej? Okay? Jakie omdlenie? Co? A jakie omdlenie? O czym ty mówisz? Ja mam córkę? Klaudia! Daniel, co ty tu robisz? Kolega przyszedł zapytać, jak się czujesz po omdleniu. No chyba musimy porozmawiać. Znaczy nie, to musiałem się pomylić, jakaś pewnie pomyłka. No oczywiście, że się pomyliłeś. Od kiedy jest zwykłe potknięcie to omdlenie? Właśnie tak się rodzą plotki. Czyli nie zemdlałaś? No nie. W takim razie kolega znalazł sobie zły pretekst, żeby odwiedzić Klaudię. No i coś narobił. Ja bym coś narobił? A czemu matkę okłamałaś? Mniejsze. Mogę wejść, musimy pogadać. Ja się muszę uczyć, więc do jutra. Cześć. Proszę, nie bądźcie jak Klaudia, okej? Okay? Jak już nie kochacie swojej drugiej połóweczki, chłopaka lub dziewczyny, to powiedzcie wprost, że ej, nic już do ciebie nie czuję. Cześć! Bo to, co robi Klaudia, to jest najgorsza rzecz na świecie. Nie bądźcie jak Klaudia! Byłam wściekła na Daniela, że się wygadał matce. No dobra, wiem, może sama sobie jestem winna, no bo nakłamałam, a przecież kłamstwo ma krótkie nogi. Zjadłem lasagne, tak w sumie. Nie jest to związane z tym odcinkiem, tak sam do siebie mówię. Zjadłem lasagne. Kilka dni później, po lekcji fizyki, Michał Jasiński postanowił poprosić Klaudię o chwilę rozmowy. 36-latek jest zaniepokojony postępami w nauce swojej uczennicy. Klaudia? Tak?
Mogę cię prosić na chwilkę? Oczywiście, panie profesorze. Powiedz mi, wszystko ok u ciebie? Bo ten ostatni sprawdzian bardzo słabo się poszedł. Mam straszny problem z tym całym polem magnetycznym. Wie pan, co ja mam straszny problem z tym całym polem magnetycznym, tym wokół Ziemi i tak dalej. Bo wie pan, ja myślę, że ono nie istnieje tak naprawdę i Ziemia jest płaska. I to jest mój problem. Wow, Klaudia, serio? Jezu, powiedz jeszcze, że nie wierzysz w lądowanie na Księżycu. A, rozumiem, pan jest jedną z tych osób, która wierzy w Księżyc. Musisz coś z tym zrobić, bo inaczej ja widzę słabo tą twoją medycynę, wiesz? No ale my mamy tak mało zajęć z panem. Nie wiem, a myślałaś o jakichś korepetycjach? Bo jak teraz sobie narobisz tyłów, to potem będzie tobie ciężko to nadrobić. Tak, korepetycje to genialny pomysł. Kiedy możemy zacząć? Ja? Nie. Nauczyciele nie mogą udzielać korepetycji swoim uczniom, wiesz? To jest wbrew regulaminowi szkoły. Oj tam, przecież pan jest taki uczciwy, że nawet jakbym napisała na jedynkę, to pan by mi ją wstawił. A regulamin można pominąć. Właśnie, Klaudia, nie! Regulaminy służą po to, żeby ich nie pomijać! Po czym nagle Klaudia stwierdza, ta cała grawitacja na tej Ziemi, to też można pominąć. Po czym odlatuje. Nie sądzę, nie, to nie jest dobry pomysł, wiesz? Właśnie myślę, że to jest genialny pomysł, bo kto inny jak nie pan? Już postaram się to załatwić z dyrektorem, moja w tym głowa. No nie wiem, nie, no nie wiem. Bądźmy dobrej myśli. Do widzenia. Do widzenia. Dosłownie co chwilkę muszę sobie przypominać, że Klaudia ma 18 lat. Bo cały czas mi się to wydaje takie strasznie niepoprawne, co ona tutaj robi. I czuję się bardzo niekomfortowo oglądając to. Ale wy weźcie, obejrzyjcie, dobra, do końca, dajcie pieniążki, dajcie. W sumie już wcześniej myślałam, że fajnie byłoby, gdyby Michał mi dodatkowo uczył. Moglibyśmy spotykać się w bardziej intymnych warunkach. Byłam więc podekscytowana, gdy sam zasugerował, że potrzebne mi są korepetycje. Zostało mi zatem przekonanie rodziców i dyrektora do złamania regulaminu. Klaudia jest zdeterminowana, by załatwić korepetycje z Michałem. Wiedząc, że jej ojciec wspomaga finansowo szkołę i ma przyjacielskie relacje z dyrektorem, postanawia od razu przejść do zrealizowania swojego planu i prosi go o pomoc. O, Klaudia! To ja. Co tam? Kurde, fizyka coś mi nie idzie, dostałam pałę. Jak to pałę? Może weź się za naukę i nie przynieś nam więcej wstydu. No i tata właśnie rozwiązał problem Klaudii z nauką. Może weź się do nauki i nie przynoś wstydu, dobra? Tata, no dziękuję, nie pomyślałam o tym. Ja się biorę do nauki, dziękuję. Dokładnie. Tato, ale to nie jest takie proste. No bo skoro ja tego nie rozumiem, to nawet jak przeczytam podręcznik, to przecież bez pomocy i tak sobie nie poradzę. To może powinnaś pójść na jakieś korepetycje? No, właśnie o tym myślałam, ale nie mam pojęcia, kto mógłby mnie uczyć. No właśnie tak pomyślałam, ale nie mam pojęcia, kto mógłby mnie uczyć. A! Jest taki seksowny pan od... To znaczy, jest taki pan od fizyki. Pan od fizyki w sumie wydaje się spoko. Rozmawiałaś o tym z Józkiem? Nie, no coś ty. W ogóle nie chodzę do dyrektora, bo jeszcze ludzie będą gadać, że mam z nim jakieś układy, bo przecież wspomagacie szkołę. No, zaraz do niego zadzwonię i ci to załatwię. Słuchajcie, a czy wy nie przesadzacie? Jeden sprawdzian, a wy poruszacie niebo i ziemię? No chce się dziewczyna uczyć, to trzeba jej to umożliwić. A może ona się zakochała w tym profesorze? Jezu, zwariowałaś? Ty już zupełnie sfiksowałaś na punkcie tego, kto się w kim zakochał i kto z kim sypiał. Może powinnaś się leczyć? Kochające małżeństwo, naprawdę. Jeszcze wspomnisz moje słowa, jeszcze wspomnisz, Marek. To jak z tymi korepetycjami? Curuś. Nie przejmuj się, tatuś ci wszystko załatwi. No, dziękuję. Zaraz do niego zadzwonię. O, i to jest najlepszy rodzaj wychowania. Curuś, nie przejmuj się, tatuś ci wszystko załatwi. Dokładnie w ten sam sposób został wychowany Roger z Akademika. Jeżeli nie oglądaliście serii Akademik na moim kanale, to obejrzyjcie, naprawdę warto. Bo ja tam jestem! Cześć, Józek. Przepraszam, że niepokoję. Ale wiesz, no jest sprawa. Cześć, Józek, słuchaj, bo jest sprawa. Moja córka chce mieć korepetycję z nauczycielem od fizyki. Da to załatwić? Co? Szkoła potrzebuje nowej sali gimnastycznej? No dobra, niech będzie. Następnego dnia dyrektor szkoły Józef Herman wezwał do siebie Michała. Przedstawił mu prośbę rodziców Klaudii, by to właśnie on udzielał dziewczynie indywidualnych korepetycji. Nauczyciel ma spore obiekcje, ponieważ regulamin szkoły oficjalnie zabrania takich praktyk i chciałby uniknąć sytuacji, w której ocenianie ucznia może przestać być obiektywne. Nie chciałbym robić takich rzeczy. To jest wbrew regulaminowi, ja nigdy regulaminu nie łamałem.
Staram się być ostrożny, nie przekraczać pewnych granic. To jest swoją drogą bardzo zabawna sytuacja, gdzie dyrektor, który dosłownie stanowi regulamin szkoły, mówi nauczycielowi, żeby go łamał. A nauczyciel mówi, że nie chce łamać regulaminu szkoły. I kto by pomyślał, że wystarczyła tylko jedna nowa sala gimnastyczna, żeby dyrektor jednak się zgodził na to łamanie regulaminu. Wiem, że jestem nowy w tej szkole. Wiem, że każda szkoła rządzi się swoimi prawami, ale naprawdę bardzo, bardzo niechętnie podchodzę do takiego pomysłu. Proszę pana, wiem, że stawiam pana w dość niekomfortowej sytuacji, ale proszę to zrobić. Tak będzie lepiej dla dobra szkoły. Skoro pan tak twierdzi. Ja wiem, że ja pana stawiam w bardzo niekomfortowej sytuacji, ale proszę zrozumieć. Po pierwsze, pieniądze. Po drugie, ta Klaudia całkiem seksowna jest. Weź! Dzień dobry, wzywał mnie pan? Dzień dobry, Klaudia. Podejdź proszę do nas. Właśnie omawiamy kwestię twoich korepetycji z fizyki. To dość nietypowa i trudna sprawa, wbrew regulaminowi. Masz tego świadomość. Robię to tylko ze względu na twojego ojca, który jest wielkim dobrodziejem naszej szkoły. Jejku, dziękuję, bez tego nie dostanę się na medycynę. Ło, dziękuję, dzięki temu dostanę się na prawo. O, nie ma problemu. Prawo? Przecież ty chciałaś na medycynę iść. To znaczy, medycynę, tak. Pan profesor Jasiński już poznał zasady. Chciałbym je teraz przedstawić tobie. Przede wszystkim obowiązuje pełna dyskrecja. Oczywiście. I pamiętaj, nie możesz liczyć na żadne pobłażanie na lekcjach fizyki. Rozumiem. Ale jeśli poprawię się w nauce, to będzie mi pan musiał wystawiać lepsze stopnie. A dzięki temu pan osiągnie sukces dydaktyczny. Widzę, że się rozumiemy. A ty masz wielką ochotę do nauki. Mam nadzieję, że nic złego się nie wydarzy. Foreshadowing! Foreshadowing! Chwilę później, gdy Klaudia z Michałem opuścili gabinet dyrektora, dostrzegła ich Ula. Dlaczego byliście u dyrektora? Wiesz, Klaudia ma słabe oceny z fizyki, a Herman to jest kolega jej ojca i troszkę się nad nią trzęsie. Aha, no ciekawe. Michał, proszę cię, uważaj. Coś mi tutaj nie pasuje. Ja znam Hermana dłużej niż ty. On nigdy się tak nie troszczył o swoich uczniów. Kochana jesteś, ale wszystko jest w porządku. Już wcześniej wiedziałam, że pani Ula leci na Michała. Jednak gdy podeszła do nas i podejrzliwym tonem zapytała, czy wszystko w porządku, wiedziałam, że muszę na nią uważać. Miałam nadzieję, że Michał uśpi jej czujność, bo przecież sam zobowiązał się do dyskrecji. No ja się pytam, w jaki sposób zostać takim ultraczadem jak pan Michał, o którego kobiety najwyraźniej się biją? Jak to osiągnąć? To ten jego zarost? To to? Czy ta fryzura na jeża? A jak on to robi? Kilka godzin później Klaudia wraca z Anią ze szkoły. 18-latka jest zadowolona, że udało jej się dopiąć swego i będzie mieć szansę na częstsze spotkania z Michałem. Jednak postanowiła dotrzymać obietnicy danej dyrektorowi i nie zamierza wyjawić najlepszej przyjaciółce, że nauczyciel fizyki będzie udzielał jej korepetycji. W ogóle po co byłaś u dyrektora? Żebyś się pytała, srakunie pierdakunie. Tfu. A to element planu, ale nie mogę ci powiedzieć, bo obiecałam, że będę dyskretna. Ale zapewniam cię, że wszystko idzie po mojej myśli. Chodzi o zakład? Mów coś więcej. Oj, Anka, męczysz mnie. No naprawdę, powiedziałabym ci, gdybym tylko mogła. Wiesz co, myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. O Boże, jeszcze jego tu brakuje. Cześć, co tam? Cześć i cześć. Ja was zostawiam, pogadajcie sobie. Słuchaj, musimy pogadać. Daniel chciał porozmawiać z Klaudią i wyjaśnić, co tak naprawdę jest między nimi. Jednak dziewczyna nie miała ochoty na rozmowę z nim. Zraniony 18-latek próbuje jakkolwiek zbliżyć się do swojej ukochanej, niestety z mizernym skutkiem. Panie Michale, chyba lepiej nie dać się uwieść Klaudii, jeżeli ona w ten sposób potem traktuje swoich chłopaków. Lepiej sobie odpuścić. No plus fakt tego, że pan jest nauczycielem, ona jest uczennicą i pan pójdzie do więzienia. To też jest waszy powód, dlaczego odpuścić. Przestań, Daniel, nie mam ochoty na przytulanki. Ale to sobie na nic nie masz ochoty, ani czasu. Słuchaj, Daniel, musimy sobie zrobić przerwę, musimy odpocząć od siebie. Przerwę? Odpocząć? O czym ty mówisz? No to co słyszysz, no nie wiem, to wszystko nie ma sensu, muszę już iść. Nie, Klaudia, zaczekaj, skarby, przecież ty tego nie chcesz, ty nie jesteś taka. Nie, męcz mnie, na razie. I co, możesz się zakochać w tym profesorku z fizyki? Ding, 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 ding. Kilka dni później Klaudia czeka na Michała, który ma udzielić jej pierwszych korepetycji. Dziewczyna ubrała się elegancko na tę okazję. Jest jednak zaniepokojona, słysząc kłócących się znowu rodziców. Jesteś nienormalna. Gdzie ja miałem oczy, jak się z tą żeniłem? Ja? Ja jestem nienormalna? To ty jesteś kompletnym kretynem! Przykładne kochające małżeństwo, jej!
Jedna z takich rzeczy, których najbardziej nie lubię, to jest to, jak ludzie bardzo uważają na to, jak sąsiedzi ich będą ich postrzegać. I to jest na przykład to małżeństwo, które boi się ze sobą rozejść, bo się boją, co sąsiedzi powiedzą. Kogo kurwa obchodzą sąsiedzi? Jesteście nieszczęśliwi w związku. Rozejdźcie się. Ale nie możemy, bo pani Bożenka spod czwórki powie, że się rozeszliśmy i to jest niefajne. Jak ja nienawidzę takiego nastawienia. Pierwiastek geniuszu to niesłuchanie. Spójrzcie na mnie, no. Mam tak bardzo w dupie, co sąsiedzi o mnie myślą, że z poprzedniego mieszkania mnie wyrzucili. I musiałem nowe studio i nowe mieszkanie sobie znaleźć. Wcale nie dlatego, że prześladowałem kobiety w starym bloku. Wcale nie! No uspokójcie się! Zobaczymy, jaka będziesz mądra, jak cię odetnę od kasy. Ale wy nie rozumiecie, że zaraz pan od fizyki będzie mnie uczyć? Słyszałeś? Zamknij się, a nie rób wstydu przy ludziach. Cały czas to samo! Dajcie w końcu spokój, co? Chwilę później w domu Nowackich pojawia się Michał. Klaudia zaprosiła go do swojego pokoju. Klaudia, coś się stało? Nie. Ale widzę, coś się dzieje? Ktoś ci zrobił krzywdę? Nie, to znaczy nie bezpośrednio. Jestem taka nieszczęśliwa. Mogę ci jakoś pomóc? Nie wiem. Rodzice wydzierają się non-stop. W ogóle nie zwracają na mnie uwagi. Nie wiem, ja w ogóle nie powinnam się urodzić. Tacy rodzice w ogóle nie powinni mieć dzieci. Prawdę powiedziała. Ale niestety jej rodzice poszli staropolską maksymą, że jeżeli związek się rozpada, to należy sobie zrobić dziecko i liczyć na to, że to dziecko naprawi ten związek. To nigdy nie działa. To tylko ryje psychikę dziecka. Spójrzcie na mnie. Jestem kompletnie normalny przecież. I'm the Joker, baby. Zobacz, starają się tobie pomóc. Stanęli na głowie, żeby załatwić ci te korepetycje z fizyki. Jasne. Ojciec chciał tylko matce zrobić na złość, żeby pokazać, jakie ma znajomości. Klaudia, jesteś fajną i silną dziewczyną. Na pewno sobie poradzisz. Jesteś taki dobry. A widzieliście, że wylosowałem w paczce z kartami Charizarda V? Zajebista karta, naprawdę fajna. Też wylosowałem, pokażę wam. Tutaj mam z boku gdzieś, też fajna karta. Pikachu na desce surfingowej. O czym my to? A, dziewczyna podrywa nauczyciela. Jezus, zrzygać będę. Było mi tak cudownie, gdy mogłam się do niego przytulić. Był taki troskliwy i czuły. Po raz pierwszy od dawna poczułam, że jestem dla kogoś ważna. Co ty? Klaudia, proszę! Klaudia, proszę! Użyłem pomadki dopiero na usta, odsuń się! Ale co tu się dzieje? Co pan robi mojej córce? Matka Klaudii była tak oburzona sytuacją, którą zastała w pokoju córki, że postanowiła natychmiast wyrzucić nauczyciela fizyki za drzwi. Proszę się uspokoić, no. Ale co się uspokoić? Co się uspokoi? Więcej nie zbliżaj się do mojej córki, bo nie ręczę za siebie. Mamo, proszę, uspokój się. Proszę mi dać dojść do słowa. Odejdź z zboczeńcu, bo nie ręczę za siebie. Nie, teraz już pani przesadziła. Teraz to pani przesadziła, nazywając mnie zboczeńcem. Bo co, bo całowałem pani córkę? Od razu zboczeńcem. To żegnam. Pan przesadził, to pan przesadził i poniesie pan tego konsekwencje. Ja tego tak nie zostawię. Dzwonię do Hermana. Do Hermana? Do Hermana. Tylko nie do Hermana! Kto to jest Herman? Byłam wściekła na to, jak matka potraktowała Michała. No przecież to ja go pocałowałam. Już wiedziałam, że nie mam szans na jakąkolwiek relację z nim. Nie wiedziałam, co zrobić. Relacje? Co? Ty się mógł, żeby cię ze szkoły nie wywalili! Następnego dnia po interwencji matki Klaudii, dyrektor Józef Herman wysłał nauczyciela fizyki na przymusowy urlop. Tragedia. Ale się porobiło. Czuję się współwinna. Daj spokój. Już mogłam się z tobą nie zakładać. Ja chciałam się zbliżyć do tego fizyka nie dlatego, żeby wygrać ten głupi zakład. Czekaj, o czym ty mówisz? Jakby coś się stało? Przecież jak coś się stało, to możesz powiedzieć, razem coś wymyślimy. To nie jest takie proste. Ja ci wszystko powiem, ale nie w tym momencie. Ale się porobiło. Mój plan ewidentnie się posypał. Kurczę, no kto się spodziewał tego, no naprawdę. Ja i wszyscy w sumie, którzy to oglądali od początku. Kilka godzin później Klaudia i Ania wracają razem do domu. Osiemnastolatka jest załamana, ponieważ cała szkoła o niej plotkuje. A dodatkowo dziewczyna bardzo się przejmuje tym, że plan uwiedzenia pana od fizyki nie jest już w ogóle możliwy do zrealizowania. Właśnie, a co do twojej matki? Twoi rodzice się już uspokoili?
A dajże spokój. Teraz to nie tylko się drą na siebie, ale jeszcze wydzierają na mnie. No wszystko to jest bardzo smutne. Klaudia ma przerąbane problemy w szkole. Wszyscy oni plotkują tak dalej, tak dalej. Ale czy ktokolwiek pomyślał o uczuciach pana od fizyki? Nikt nie pomyślał, a on może po tym pocałunku od Klaudii się w niej zakochał i teraz przeżywa to, że go z pracy chcą wyrzucić. Już nie będzie jej widywać. Tylko ja o tym pomyślałem, tylko ja mam taką godność, żeby o tym pomyśleć, tak? A z tym wydzieraniem na mnie to są wyjątkowo zgodni. No, dyrektor chciał trzymać wasze korki w tajemnicy, no ale przez twoją matkę, no to jest troszkę trudne, no huczy o tym cała szkoła. No co się dziwić, to jest w końcu największa aferzystka w mieście. Czy ktoś powiedział dramki, aferki? Dyrektor i tak się na tobie nie skupi. Szkoda by mu było stracić pieniądze od twoich starych. No wiem, ale najgorsze jest to, że Michał ucierpiał. Totalnie niesłusznie. Klaudia, moglibyśmy porozmawiać na osobności? Chyba musimy zmienić trasę powrotów ze szkoły, bo za każdym razem jak tędy idziemy, to spotyka się jakiś amant. Klaudia, chciałem cię prosić o pomoc. Wszyscy są przeciwko mnie, wiemy dlaczego. Tylko ty znasz prawdę, jesteś w stanie mi pomóc, a ja nie mogę sobie pozwolić na utratę pracy i przypięcie łatki zboczeńca. No wiem, ja bardzo chciałabym panu pomóc, ale naprawdę nie mogę. Dlaczego? Bo wie pan, bo mi się trochę nie chce, no. To jest bardzo skomplikowane, nie zrozumie pan tego. Może czasem warto być dobrym i uczciwym człowiekiem. Ach, nikt pan tak nie mówi, no. Niech pan mnie tak nie ciśnie. Patrz, reaguje na dźwięk ta. Ej, porąbane, widzieliście to widzowie? Ustawiłem taki tryb tych światełek, że teraz reagują na dźwięk. Hook on the feeling, ba-da-ba! So he's an idiot. Klaudia, tu chodzi o moje życie i o moją przyszłość. Tylko ty jesteś w stanie mi pomóc. Ale to też chodzi o moje życie. Myślałam, że pan jest mądry, pan niczego nie rozumie. To pozwól mi to zrozumieć. Ja przepraszam, ja muszę iść. No ja myślałam, że pan jest mądry i pan to zrozumie, ale pan tego nie rozumie w ogóle. Ja pana uwiodłam i zniszczyłam panu karierę i całe życie tylko i wyłącznie po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Było mi tak szkoda Michała. Nie dość, że nie zawinił, to jeszcze totalnie niczego nie rozumiał. Miałam ogromne wyrzuty sumienia i nie miałam pomysłu, jak to naprawić. Wiedziałam jednak, że czas mija i za niedługo się wszystko wyda. Nauczycielka angielskiego nie wierzy, że Michał uwiódł uczennicę. Postanawia skonfrontować się z Klaudią. 35-latka wykorzystuje okazję po skończonych lekcjach, gdy dziewczyna jest w toalecie. Klaudia, wychodź! Kończ tą kupę! Czekam na ciebie, soluwa w kiblu! Poczekaj! Niech pani mnie zostawi! Co pani robi? O Boże! Klaudia! No co? Teraz wszystko rozumiem. Nic pani nie wie! Co tu się dzieje? Skąd tu się Bobo wzięło? Skąd to Bobo? What the fuck? A może to test na COVID jest? Z dwojga złego chyba wolę test na COVID niż Bobo. Co to ma znaczyć? To ja pociągnęłam za Klaudii plecak i rozsypały się jej rzeczy. Klaudia, czy ty? Tak, jestem w ciąży i co, zadowolona jest pani? Spokojnie, Klaudia, spokojnie, wtedy porozmawiamy. Czy to jest pewne? Tak, zrobiłam już kolejny test. Ale przecież to nie jest dziecko Michała. Co? Byłam zrozpaczona. Chciałam utrzymać ciążę jeszcze przez jakiś czas w tajemnicy, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie. Ale głupia anglistka musiała wszystko zepsuć. Ach, ta wredna anglistka pokrzyżowała moje wszystkie plany! Następnego dnia dyrektor szkoły wezwał do siebie Klaudię z matką i Michała, by wyjaśnić kryzysową sytuację. Michał nie rozumie, o co dokładnie chodzi. Marlena jest wściekła na nauczyciela fizyki. Uuu, we mnie są dwa lwy! Jeden jest gejem i drugi też. Klaudia, czy powiedziałaś swojej mamie o wczorajszym zajściu? Nie. Ale w ogóle, co tu się dzieje? Klaudia, musisz mamie powiedzieć, o co chodzi. O jakim zajściu ty, Józek, mówisz? No, na litość boską, no. No bo ja jestem w ciąży. Klaudia, Boże, no coś ty narobiła! To wszystko twoja wina! Ty zboczeńcu, ja cię pod własny dach spuściłam! No po prostu ham! To ta brudka. To zdecydowanie ta brudka, już to rozumiem. Do mnie też trochę przemawia. Co to ma ze mną wspólnego? Sam pan widzi, że w świetle ostatnich zdarzeń pana sytuacja nie wygląda dość korzystnie. Moja sytuacja? Wyście powariowali? Słucham.
Nie uprawiałem seksu z Klaudią. Nie mam z tym nic wspólnego. Klaudia, powiesz coś? No jeszcze ją zastraszyć chcę, no widzisz? Marlena, proszę. No dobrze, no powiem coś. Nazwę Bobo po tatusiu. Michał. Nie uprawiałem seksu z pani córką. Powodem nie jest tylko to, że jestem jej nauczycielem. Powodem jest również to, że jestem nosicielem wirusa HIV. O kurwa! Tego to nawet ja się nie spodziewałem. To było randomowe. No tak. No to wszystko się wyjaśniło. A panu, panie Michale, dziękuję za tak szczere wyznanie. No, nie miałem wyboru. Co się wyjaśniło? Co się, Józef, wyjaśniło? No to w ogóle nie zmienia faktu, że Klaudia jest w ciąży! Ale... Kto jest ojcem? Ale Marlena, Klaudia jest pełnoletnia. To jest teraz ewentualnie wasza rodzinna sprawa. Ale proszę pani, Klaudia jest pełnoletnia. To już nie jest problem szkoły, skoro nauczyciel nie jest dzieckiem. My już mamy to w dupie, proszę sobie samemu poradzić z tym. Posłuchaj, szkoła nie zagląda uczniom do łóżek. Chodźmy, chodźmy. Mamy sobie do porozmawiania, droga panno. No, szybciutko, rusz się. Okazało się, że nie tylko ja miałam tajemnicę. Wybrałam złego mężczyznę na przyszywanego ojca mojego dziecka. Teraz już wiem, dlaczego trzymał mnie na dystans. No tak, to i fakt tego, że jest twoim nauczycielem. Czemu o tym zapominasz cały czas? Dla mnie teraz najważniejsza jest informacja, kto spłodził ci dziecko. Jakie to ma znaczenie? No mów natychmiast! Jezus Maria, ja cię nienawidzę, nienawidzę cię! Jesteś najgorszą matką na świecie! Chcesz wiedzieć, kto jest ojcem mojego dziecka? Proszę bardzo. Daniel, twój ulubieniec. Nienawidzisz go, bo jest biedna, ja go kocham! Coś ty narobiła! No utłukę gnoja, no trzymajcie mnie, ludzie! No, proszę. Nie, wytrzymam po prostu z nim! Nie, no właśnie, bałam się twojej reakcji. I widzisz, jak zareagowałaś? Gdybyś zareagowała inaczej, to bym ci się zwierzyła. Spieprzyłaś sobie życie! Nie, to ty masz spieprzone życie. Jesteś hipokrytką, robisz wszystko na pokaz. No jak ty się do mnie odzywasz? Tak, jak sobie zasłużyłaś. A Daniel? To najporządniejszy facet, jakiego znam. Dlatego przez cały odcinek, 44 minuty, traktowałam go jak śmiecia. Mam szczerze nadzieję, że w tym momencie Daniel już sobie znalazł inną dziewczynę i już ma gdzieś Klaudię. To byłby świetny plot twist. I przez to, że go nie akceptujesz, bałam się cokolwiek powiedzieć. Tak kombinowałam, żeby wyszło, żebyś pomyślała, że ojcem dziecka jest ktoś porządny według ciebie. No i wyszło na pana od fizyki. Gdy powiedziałam matce, kto jest tak naprawdę ojcem mojego dziecka, poczułam mega ulgę. Nie wiedziałam, jak to wszystko się ułoży, ale już miałam dość tych wszystkich kłamstw. Minęły 3 dni. Matka Klaudii wciąż nie może się otrząsnąć po ostatnich wydarzeniach. Marek natomiast postanowił pomóc córce. Klaudia, chodź no tutaj, porozmawiamy sobie. Słuchaj, przemyślałem wszystko. Słuchaj, Klaudia, przemyślałem wszystko. Tym razem nie wykreślimy cię z testamentu. Zdasz maturę, urodzisz nam wnuka, a potem pójdziesz na studia. My ci z mamą pomożemy, zamieszkasz z nami, my zajmiemy się bobasem, żebyś mogła się uczyć. Mój tato. No, jesteś naszym jedynym dzieckiem i nie możemy cię stracić przez jakieś głupoty albo zaściankowe myślenie. Prawda, Marlenka? No to tak stoisz, chodź, skarbie. Pójdę otworzyć. No, przepraszam. Klaudia wie, że ja dla ciebie wszystko. No, będę babcią, no troszkę za młoda na to jestem, ale damy radę, zobaczysz, no. No ja też jestem w szoku. Dzień dobry. O, Daniel. Dzień dobry. Pani Marlena, to dla pani. O, dziękuję, piękne kwiaty. Ale zwykłe, złotych nie było, biedaku, ty, a tfu! Dziękuję. Przemyślałem sobie całą tą sytuację i chciałem powiedzieć, że postanowiłem, że zajmę się Klaudią i naszym dzieckiem. No, najważniejsze, żebyś wykorzystał swój potencjał. Pójdziesz na studia, a my wam we wszystkim pomożemy. Ja przepraszam was, dzieci. Ja nie wiedziałam, że wy... że to taka prawdziwa miłość. Piękny happy end. Klaudia ma wsparcie rodziców, znowu jest ze swoim chłopakiem, wychowają dziecko, pójdzie na studia. Wspaniale! A nauczyciel nadal ma zniszczoną reputację i zniszczone życie jako ten, który całował się z uczennicą. Kocham happy endy! Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale Lakarnum. Pozdrówcie w komentarzach pana Maciusia, który montował ten odcinek. Biedny chłopak musiał to montować, Jezu. Napiszcie mu coś miłego. No nie, napiszcie mu coś, nie, napiszcie. Dziękuję serdecznie, jak zawsze na koniec oczywiście proszę was o łapkę w górę i subskrypcję. Dajcie followka na Insta, błagam! No i do zobaczenia niedługo w następnym odcinku. Czołem!
Koń zwalony. La 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 la.